Siemaneczko wszystkim, co tam u was, ludzie? Ja taki komentarzyk z rana sobie nagrałem. Chociaż pewnie i tak go wstaję w nocy, ale co tam? No to dzisiaj prezentuję wam Top Model, czyli Moabik z modela 1887. Był to Moab bez damage'a ani bez range'a, czyli zasięgu. No co, z czego jestem bardzo dumny, bo to był jeden z moich trudniejszych Moabów, bo ci, co mnie znają, wiedzą, że wolę sobie pochodzić właśnie z ACR-em czy jakimś SMG. No, co ja tutaj miałem ciekawego? No, miałem tutaj czystego modela, bodajże miałem pierwszy czy drugi level w nim. No, czyli żadnych dodatków. Bo chyba na modela nie można mieć dodatków, nie jestem pewien. Na podstawce miałem na pewno założonego scavengera, czyli padnożerce, hardlina, czyli bezkompromisowego. Raport sytuacyjny, czyli sitrep, na pro oczywiście. Wszystko. No i dobijałem sobie tutaj stalkera, bo lubię chodzić na ADS-ie w shotgunach. Nie wiem, jakoś tak pewnie się czuję. Celniej. Nie wiem, czy to się sprawdza, ale no naprawdę. Mi się lepiej tak biega. Steady aima, to podstawa, wiadomo, do shotgunów. Znaczy, no niektórzy twierdzą, że lepiej bez steady aima, bo no bo jest większy celownik i większa szansa, że się trafi. No i na trzeci perk dobijałem sobie Slide of Hand. Moje wyposażenie ofensywne na ten mecz, no to był nóż do rzucenia, czyli Throwing Knife, oraz taktyczne, czyli przenośny radar. Na zapasówkę sobie to już wziąłem Beastick G18 w Akimbo. Powiem wam, bardzo dobre są, bardzo dobre. Nie są przegięte, ale dobre są. Szybko się amownik kończy. O, no i widzicie, jak ładnie tutaj szybciutko zdjęłem na kolesia. To było w plecy, ale taki mały pokaz. No i tak, w tym filmiku na szybko chciałbym wam pokazać właśnie, gdzie się przemieszczać na tej mapce, aby wbić Moaba. No i tak, jak właśnie tutaj widzicie, staram się przechodzić bocznymi uliczkami do wszystkich budynków, tak, aby nie jeździł żaden snajper czy jakaś inna kampiąca menta. No i dlatego właśnie, jeżeli chodzimy po boku, nie obieramy sobie żadnego budynku, w którym będziemy chodzić, no to polecam właśnie chodzenie po bokach i patrzenie przed siebie tylko, czy ktoś nam nie wyskoczy, bo takie, jakby to powiedzieć, takie zbyt ostrożne chodzenie kończy się zazwyczaj śmiercią. No i tak. A na wbicie Moaba za chwilę wam pokażę, tam do jednego domku wejdę, już będę do końca tam siedział prawdopodobnie. Powiem wam, że mi serce łomotało niesamowicie, jak wbiłem tego Moaba. Jeden z moich trudniejszych wam mówię, ale myślę, że taki gameplay jest very entertaining for you. No czyli po prostu fajnie się go ogląda. Bo tak. ACR, nuda. O ile może być jeden ACR, tak? Tryhard. MP7, no tryhard, nuda. Już FMG9 keyboard, co mi się bardziej chce oglądać. Już te MP7, bo tak. Ludzie na YouTube wstawiają, no nie wiem, na przykład te wszystkie klany właśnie Fact, TE czy tak dalej. To oni właśnie tam wstawiają więcej właśnie takich małych, takich tryhardowych. Tylko że piszą na przykład ultra fast Moab, czy Moab z palcem w dupie, czy Moab z pilotem w ręce, czy Moab dwóch ludzi na jednym komputerze. No. O, tutaj już gorąco było, bo myślałem, że mnie zabije. Już na końcu nawet puściłem celownik, ale udało mi się czego na ślepo zabić. Wciągnę sobie moje G18 zabójcze. O, ciach, 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 ciach. Oj, to leci noobski stel, to się chowałem. No nie ma co, naprawdę. Czemu ludzie z Infinity Ward nie dali tego killstreaku na paczkę Assault, to ja nie rozumiem tego. Przecież to jest zabójcze, a nie wsparcie. Przepraszam was bardzo. Jak wspierasz drużynę takim pieprzonym nalotem? No nie wspierasz w ogóle. Co to ma być? Porozumienie jakieś, tak? Proste. No. No i co tutaj mamy? O, tutaj piękny aim z mojej strony. Tutaj spadłem przez przypadek, myślałem, że ten stan pośrednio mnie zabija, ale tam zorientowałem się, że mu ammo się skończyło. A, i w ogóle powiedzcie mi, jak z aspect ratio, czy nie macie czarnych pasków na górze, czy nie macie czarnych pasków po bokach, czy audio się zgadza? No. No i to myślę, że to by było na tyle. Mała tutaj zaraz wleci, tak mi się wydaje. Zaraz go wbiję. Tu chyba jeszcze 3-4 fragmenty zostały. O, tutaj jeden. No i tutaj już bardziej defensywnie grałem właśnie. Mówię wam, ten Tomek jest zarąbisty na wbijanie mało, bo zauważcie, że gdzieś tutaj większość akcji na mapie. Wszyscy do jednego budynku chodzą. No to teoretycznie, jak dobrze się rozegra, to darmowe fragi są, tak?
No i patrzcie, tutaj sobie teraz zaawansowanie kampie. No i zaraz tutaj Moabi ładnie wskoczy. Tam na ryneczku ostatni skanowalny i pokażę wam, jakiego ma range'a ten model. Zobaczcie, stąd na flagę B. O, tutaj. Widzicie? No i tutaj właśnie Moab wskoczył. No ja już powoli będę kończył mój komentarz. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. A także ludzi, z którymi grałem w tym meczu, czyli Maniaka, Bercika, Jokera. No i jeżeli o kimś zapomniałem, to przepraszam. Bodajże Przemo? Nie wiem, nie pamiętam. Dobrze, tak czy siak ja już się z wami żegnam. To bym mała z modela 1.87, bez damage'a, bez range'a. A powiem wam, na specjaliście to jest Beastin and Beastin. Dobra. Ja się z wami żegnam. Siemanko. Peace out.